plagiaty, sample, inspiracje i Szymon Wydra. Ten odcinek może się nie udać. Gdzieś to już słyszałem. Gdzieś to już słyszałem, czyli piosenki, które coś wam przypominają, z reguły inne piosenki, albo Szymona Wydrę. Zostawcie suba, włączcie dzwoneczek i na dzień dobry chyba najczęściej przysyłana przez was propozycja ostatnich miesięcy. Miasto wciąga mnie, zamykam oczy i chcę zgasnąć. Roxy Węgiel i Po trzech nutkach. To jeszcze raz Roxy Węgiel i Miasto, które ją wciąga. Najprawdopodobniej chodzi o Jasło. I jeszcze raz włoskie trio Meduza. A może tu się nie ma o co kłócić i po prostu połączyć to w jeden numer? A propos Jasło wciąga mnie. Kiedyś byłem na imprezie w Jaśle. Do dzisiaj mam bad memories. Z cyklu najbardziej zaskakujących muzycznych zapożyczeń ostatnich miesięcy teraz będzie pani pochodząca z takiego rumuńskiego Jasła. Jeśli chodzi o tekst refrenu, to się nie napracowała. Coś wam to przypomina? Natomiast jeśli chodzi o samo yami yami, to z angielskiego się tłumaczy jako mniamu mniamu. Więc dobrze, że Ina to po angielsku śpiewa, bo piosenki mniamu mniamu to nawet by Maryla Rodowicz nie uratowała. Zresztą wykorzystań melodii z Piratów z Karaibów było ostatnio więcej. Żeby daleko nie szukać, to na przykład odświeżona wersja holenderskiego duetu Blaster Jacks. A wracając do pani Iny, jakby ją troszkę przyspieszyć. Nie będę mówił, że jaki kraj tacy piraci z Karaibów, ale akurat Johnny'ego Deppa na panią Inę wielu by wymieniło. A teraz gdzieś to już słyszałem skojarzenie, które rozwala głowę, żeby nie powiedzieć, że ryje banie. Lil Nas X już nigdy więcej nie będzie wam brzmiał jak Lil Nas X, także jeśli go lubicie, wyłączcie w tym momencie. Naprawdę ostrzegam. Dostałem od widza pytanie, co wspólnego ma Lil Nas X z Szymonem Wydrą i no trochę ma. Co się działo w głowie temu, który na to wpadł, nie wiem i nie chcę wiedzieć. Są dwie opcje. To świadczy albo o tym, że w muzyce było już wszystko, albo że jak Lil Nas X pierwszy raz usłyszał Życie jak poemat, to powiedział na głos Simon Wydra. Super. Czas na kawał muzycznej historii, gdzieś to już słyszałem, a to wszystko za sprawą Rity Ory, która połączyła siły z Fatboy Slimem. To oczywiście tylko odświeżona wersja kultowego Praise You z 98 roku. Ale skoro powiedziałem, że to kawał muzycznej historii, to znaczy, że tu historia ani się nie zaczęła, ani nie skończyła, bo w oryginalnym Praise You doliczyłem się co najmniej 9 innych kawałków, które Fatboy Slim połączył w jeden, na przykład ten słynny wokal. To robota pani Yarbrough jeszcze w latach 70. I have to praise you like I should. Fortepian Fatboy Slim wziął z płyty wypuszczonej przez firmę JBL, na której przybliżali, jak wyglądają ich sesje nagraniowe. And the lyric is, might keep your fantastic ball. Jeśli chodzi o perkusję, to też lata 70. i skład Ruby z Tomem Fogertym. Do tego dołożone amerykańskie gary zespołu Rare Earth.
wszystkich wykorzystanych tu kawałków puszczał nie będę, ale akurat schowana w środku muzyczka z myszki Miki zasługuje na szczególną uwagę. I jak to się wszystko razem połączy, to wychodzi jeden z przebojów końcówki lat 90. Jeszcze tylko dopowiem, że teledysk przeboju Fatboy Slima kosztował podobno całe $800 i zgarnął 3 główne nagrody na MTV Music Awards. W przypadku teledysku Rity Ory obstawiam, że więcej kosztowały jej rajstopy. A teraz odgrzebię historię, o której jeszcze nie mówiłem, gdzieś to już słyszałem, a powinna mieć zaszczytne miejsce w gablocie i pani Margaret w roli głównej. Mija 10 miesięcy, a niemiecka piosenkarka Jennifer Brenning wypuszcza coś takiego. I tu wchodzą same zainteresowane. Pani Jennifer na pytanie, jak do tego doszło, odpowiada: nie wiem. I was shocked myself. I couldn't explain that to myself either. A Margaret na to: we all agreed that it's pretty flattered. Czyli albo ktoś z Niemiec się nie bał i skopiował, albo Żodyn się nie chce przyznać, że kupił gotowca w tej samej bazie. Natomiast z sukcesów pani Jennifer to reprezentowała San Marino na Eurowizji i występowała w niemieckim talent show Deutschland sucht den Superstar. A nie musicie trzymać rąk w górze, tak się program nazywał. Wiem, że akcenty rumuńskie już były w tym odcinku, ale rumuńskich akcentów nigdy za wiele, tym bardziej jeśli na przykład masz typowo rumuński pseudonim Olivia Adams. No to już przecież po samym pseudonimie wiadomo, że jesteś z Bukaresztu, twój ojciec ma na imię Sandu, a matka Ciorba. I pomyśleć, że ta melodia ma sporo wspólnego z operą, to znaczy to jeszcze nie jest ta opera, to Warren G. Choć wspólnego mają sporo, to jeszcze raz Olivia Adams. I jeszcze raz Warren G. To najbardziej znana popowa wersja wykorzystania Kniazia Igora, opery z muzyką napisaną przez Aleksandra Borodina. I tak po jakichś ponad 130 latach grają operę, gdzieś to już słyszałem. Także spokojnie, nie musicie słuchać w smokingu, ale byłoby miło. Teraz odpowiedź na pytanie, co ma wspólnego Kaja i Vicky Gabor z polskim hip-hopem, albo odwrotnie, co ma wspólnego polski hip-hop z Kają i Vicky Gabor. A trochę ma. Ramię w ramię, popłyniemy razem, zmieniamy ten świat. I dostałem wiadomość, Jacek, od razu po tym puść kawałek Kartkiego, Niebo Piękna. Gdy tylko mnie widziała, potem robiła drama, tak jak za starych dni. Mówił, mówił i namówił. To jeszcze raz Kaja i Vicky Gabor. Płyniemy razem, zmieniamy ten świat. I może szybkie trio. Jeszcze coś na samplach z Prawy do Lewego i można grać na weselach. I rzut oka w wasze komentarze. Legenda mówi, że kubek z polskim wieszczem jest przyklejony na stałe do stołu. Dementuję. Przecież nie kupiłbym takiego stołu, chyba żeby był na promocji. A jak już jesteśmy przy wielkich artystach, to teraz pan The Weeknd, gdzieś to już słyszałem. Tylko przypomnę niezorientowanym, pan The Weeknd i zespół Weeknd, ci od Ona tańczy dla mnie i jesteś zajebista, to jest inna rodzina. Odświeżona wersja przeboju z 2004 roku, to oryginał. I jeszcze raz The Weeknd. Aż chciałoby się powiedzieć, nie widzę żadnej różnicy.
Ale nie przez przypadek wśród artystów wymienionych obok Mario Winansa widnieje Enya, bo w tle I Don't Wanna Know słychać melodię jednego z jej największych przebojów, dokładnie tego. I tak z każdą przeróbką do listy twórców dopisywani są kolejni, więc na liście tych, którzy dzielą się kasą z numeru Creepin' The Weeknda, doliczyłem się 14 twórców. To wychodzi jedno nazwisko na 16 sekund piosenki. No, podobno Enya kupuje sobie z tego waciki. I w tym miejscu miało być jeszcze jedno pytanie, czy jedna z najpopularniejszych ostatnio polskich piosenek Wyglądasz idealnie z Kolima to plagiat? Dla mnie, zatańczysz teraz dla mnie. Ale ktoś postanowił mi to na YouTubie zablokować, więc wrzucam na mojego TikToka i Instagrama. Linki znajdziecie w opisie i jak już tam będziecie, to kliknijcie obserwuj. A jeśli chcecie więcej takich odcinków na YouTubie, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górze i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Gdzieś to już słyszałem. Gdzieś to już słyszałem.